Aby naprawić pompę najmniejszym kosztem, można zacząć od sterownika. Sterownik należy starannie zapakować do paczki, tam dołączyć kartkę z adresem zwrotnym i numerem telefonu. Gdy odbierzemy paczkę, pomierzymy elektronikę bezpłatnie. Jeśli stwierdzimy przepalenie się obwodu sterującego pompą, informujemy Cię o tym i przystępujemy do naprawy. Uszkodzony tranzystor wymieniamy na mocniejszy. Sterownik kleimy hermetycznie, plombujemy i odsyłamy do Ciebie kurierem. Za naprawę zapłacisz przy odbiorze. Można też wysłać całą pompę. Wtedy weryfikacja jest już płatna. I nie naprawiamy sterownika, tylko wymieniamy go na nowy. Więcej informacji technicznych, opisy usterek i różne instrukcje znajdziecie na stronie elektrobip.pl.